Dobra, wiecie co? Za minutę mam urodziny i tak specjalnie nagrywam to totalnie, totalnie w nocy. Tak jest 23:59. A za minutę będę stara. A dzisiaj mam rozświetloną twarz mocno. Jaj! Są moje urodziny. Cieszmy się. Hej, YouTube, to znowu ja i dzisiaj chciałabym Wam przedstawić mój portret. Totalnie nie umiem siebie narysować, ale stwierdziłam, że skoro dobra, mam dzisiaj urodziny, to wypadałoby coś zrobić takiego tak totalnie dla siebie. Zrobiłam swój portret. Nie wyszło mi to totalnie, ponieważ nie umiem siebie narysować. Ale co? Może zamiast gadać, przejdźmy do oglądania filmiku. Okej, a więc widzicie, wybrałam swoje nowe zdjęcie. Kto mnie jeszcze nie obserwuje na Instagramie, ich nie zafollowuje na Insta, bo tam ładne zdjęcia i rysunki wstawiam, których nie widzicie tutaj, bo na przykład nie mam ich nagranych. No, ale zacznijmy od tego, że Jezu, narysowałam siebie. Dawno nie rysowałam siebie i powiem Wam, że jak tak patrzę teraz takim świeżym okiem, bo w sumie robiłam to wczoraj, i jak patrzę takim świeżym okiem, to totalnie bym teraz to inaczej zrobiła i totalnie nie widzę żadnego podobieństwa, ale to tylko przez to, że ja totalnie nie umiem siebie narysować. I nie wiem, czy tak to jest, ale chyba każdy artysta tak ma, że ma problem z narysowaniem samego siebie i po prostu chce, żeby to wyszło idealnie, i tak nie wyjdzie idealnie, bo to tak nie działa. No więc co, stwierdziłam, dobra, zrobiłam sobie ładne zdjęcie. No to stwierdziłam, dobra, podoba mi się to zdjęcie, jest jesienne, jest to żółte, jest wesołe, no to chcę sobie to narysować, bo ładne. No i co? Jakie są moje postanowienia noworoczne, bo dla mnie się nowy rok zaczyna wtedy, kiedy mam urodziny, to po prostu kolejny rok życia przede mną. Nowe wyzwania. Jej. Dajcie mi jakieś prezenty. Na dole mam zrzutkę. Jak chcecie się zrzucić mi na iPada, to potrzebuję 8000 zł. I dlaczego akurat ktoś się musiał zacząć myć wtedy, kiedy ja nagrywam? Może przez to, że jest już po północy 3 minuty. Dobra, ale tak. nie pamiętam, o czym mówiłam. Super. Ja chciałam Wam powiedzieć, że... W sumie... To nie wiem, o czym chciałam powiedzieć. Nie pamiętam. Zapomniałam. Sorry, ale no widzicie, możecie sobie oglądać coloring. I tak zawieszał mi się program, dlatego są takie przycinki teraz. O, nie wiem, muszę znowu zrobić format komputera chyba. Ale chciałam Wam powiedzieć, jakie są moje plany na przyszłość. Zuza, masz już 22 lata, co Ty chcesz w życiu robić? Wszyscy wiecie, co ja chcę w życiu robić. Nagrywać, robić sobie ładne zdjęcia i dziarać ludzi. Może to ostatnie spełni się w przyszłym roku. Na początku. Ale to jest może. Jeszcze nie wiadomo. Może. Mam nadzieję. Oby, Boże, proszę Cię, oby to się udało. Bo jak to się uda, to serio, ja już będę przeszczęśliwa. Aktualnie muszę szukam sobie roboty. Poza tym muszę jeszcze zadać maturę w przyszłym roku, w maju z matmy, bo tak, jestem ułomem matematycznym i totalnie nie umiem matmy i znowu nie zdałam. W sumie zabrakło mi ile? 6 punktów w sumie? Czyli mało, naprawdę. No ale życie bywa okrutne, w moim przypadku jest to matematyka. No tak, wróćmy do rysunku. Widzicie, że w sumie chciałam zrobić taką pseudorealistyczną twarz. Tak na tym zdjęciu ogólnie mam podrasowane kolory, bo zdjęcie już jest po korekcie i po wszystkim innym. Więc moja twarz jest bardziej żółta, mimo tego, że ja praktycznie jestem biała jak ściana i moje włosy, które są w tym momencie tutaj białe, to są... Mała różnica jest między tym kolorem a tym. No. I co, widzicie, zaczęłam robić tło. I powiem Wam, że tło mi wyszło naprawdę super i się jaram tym tłem, naprawdę się jaram, bo wyszło super. Więc Wy se tam patrzcie, bo mi się nie chce opowiadać o tym, co tam robię. Chciałabym Wam powiedzieć o tym, co chciałabym robić. Więc... Moje filmiki na kanale będą się pojawiać tak, że to będzie poniedziałek, czwartek, sobota. Więc trzy filmiki na tydzień, ja myślę, że dam radę i to na luzie zrobię. Muszę dać radę i muszę to zrobić, więc jak mi się nie uda, to mi przypominajcie, dlaczego nie było filmiku i kopcie mnie w dupę, bo jak nie będziecie kopać w dupę, to nie będzie filmiku. Więc, co chciałam jeszcze powiedzieć?
W sobotę będzie filmik, będę robić konkurs, bo mam fajne książki do wygrania i już obmyśliłam totalnie plan po całości, jak ma wyglądać konkurs, więc będą 4 książki do wygrania, 4 osoby wygrają i podzielę konkurs na 2 części i będzie jedne osoby, jak są w jedną książkę, to mają to, a drugie to i tak bla bla bla, dowiecie się więcej w sobotę. Poza tym dostanę fajną rzecz. Będziemy testować kredki, których się kupić normalnie nie da, ale to zaraz Wam opowiem, bo mi się nagranie kończy i tu też skończę. No więc wracając do tego, dostanę kredki i nie tylko kredki, bo też taką ładną książeczkę do projektowania ciuszków. I tak, to jest top model, jej! W końcu! Serio chciałam sobie kupić ten zestawik już dawno, ale w Jarocinie nigdzie go nie mogłam znaleźć. Więc nie wiem, a z tego co pamiętam, co... O Jezus, 5-6, i nawet więcej lat temu rysowałam tymi kredkami i wydawały się naprawdę okej na tamte moje umiejętności, które miałam. Więc chciałabym zobaczyć, jak bardzo jakościowo są te kredki albo dobre, albo nie. Ale wydaje mi się, że one były naprawdę fajne, więc włosy mi się wykręcają, więc... Przetestuję je i będzie o tym filmik. Normalnie będziemy się bawić. Muszę zrobić w końcu filmik z Karinami, bo już dawno nie pracowałam techniką akwarelową. I tak w sumie mówię Wam wszystkie moje plany na mój nowy rok życia. Cieszą się wszyscy. Czyli w sumie mam plany na kolejne... No i w ogóle jeszcze collab będzie, więc w sumie mam plany na kolejne 4-5 filmów. Dam radę? Dam radę. Nie dam rady? Potrzymaj mi. Gdzie jest mój tymbark? Muszę to jeszcze zmontować. Jest 7 minut po północy, filmik będzie pewnie między 12 a 15 i raczej tak też będą się pojawiać filmiki na moim kanale. Między 12 a 15 pojawi się filmik. Wszystkie informacje będziecie mieć na dole w opisie. Mój Instagram polecam, wszystko tam mówię, co będzie i gdzie będzie i kiedy i w ogóle gdzie jadę, co robię i nie pokazuję Wam tylko, jak w kiblu jestem, więc... Cieszmy się. Ogólnie mam grupę na fejsie Kukliks Klan i w ogóle mam Facebooka, jakby ktoś chciał wiedzieć. Snapa mam, można mi snapy wysyłać, rzadko tam coś wstawiam na snapa, ale wysyłać mi można. Czasami odsnapuję, jak mi się chce, ale rzadko mi się chce, ale jak chcecie, to możecie mnie dodać, polecam bardziej Instagram. Instagram fajniejszy, super. I tak mam zrzutkę na iPada, jakby ktoś chciał mi pomóc i wesprzeć mnie, to mam zrzutkę, głupku, mogłeś sobie założyć Patronate'a, więc no. Jak chcecie mnie wesprzeć, wysłać mi jakieś wasze ciężko albo niepotrzebnie zarobione pieniążki, to możecie mi je oddać, jej. Ale ja mam szerokie usta, jak mam je pomalowane, no siema, hech. Jakby się ktoś pytał, co mam na ustach, to jest szminka z Sephory i jest to dwójka, jej. Dobra, ale koniec tego gadania, bawcie się dobrze, w ogóle have a nice day i w ogóle wszystko super. Ja muszę to zmontować, a wy się bawcie i do zobaczenia w sobotę. Nie wiem, jak się pożegnać, popatki.